Marta Szymik, witam serdecznie w miejskim programie informacyjnym. Zobaczmy, co dziś w programie. Interdyscyplinarny konkurs indeksów, międzynarodowy turniej robotów Robotic Tournament 2014 oraz koncert laureatów 10. Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów. 8 kwietnia w rybnickim magistracie podpisano list intencyjny dotyczący budowy na terenie kompleksu Ruda toru do wyścigów kłusaczych i boiska do gry w polo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokument został zawarty pomiędzy miastem Rybnik a przedstawicielami fundacji na rzecz budowy torów kłusaczych wraz z infrastrukturą. Wyścigi kłusaków charakteryzują się tym, że w zasadzie odbywają się po torach o długości około 1000 metrów, z pochylonymi zakrętami. To mniej więcej wygląda jak stadion dla żużlowców, tylko 3 razy większy. Takie tory, boisko do gry w polo oraz cała infrastruktura towarzysząca miałyby powstać na terenie wokół zmodernizowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Ruda już za 2 lata. Wyścigi kłusaków to sport, który staje się coraz bardziej popularny. Widowiskowość tej dyscypliny porównywalna jest do szaleństw, jakie możemy zobaczyć na torach żużlowych. Prędkość, jaką osiągają konie, również jest podobna. Nasze kłusaki biegają co tydzień. W sobotę mogą biegać w niedzielę, nawet biegają w jeden dzień 2 razy mogą biegać. To są wytrzymałe konie, wytrwałe. Ich szybkość jest około 50 km na godzinę. Jak pan go dobrze wytrenujesz i 56 pan zrobisz, nie? Takie prędkości można osiągać tylko i wyłącznie na odpowiednim torze. W Polsce wyścigi kłusaków organizowane są we współpracy z francuską organizacją o nazwie Towarzystwo Zachęty do Hodowli Konia Francuskiego. Do tej pory w Polsce istnieją 4 tory wyścigów konnych. Są to tory, które są przeznaczone w zasadzie do wyścigów koni galopem, do wyścigów, które się odbywają od wielu stuleci w Polsce. I jest to tor w Warszawie na Służewcu, we Wrocławiu na Partenicach, w Sopocie tor wyścigów konnych oraz powstały niedawno, 2 lata temu, tor w okolicach Krakowa. Realizacja takiej inwestycji na terenie Rudy byłaby pierwszą tego typu nowoczesną inwestycją w Polsce. Jak przyznaje prezydent miasta Adam Fudali, oferta fundacji na rzecz budowy torów kłusaczych jest bardzo kusząca. Nie ukrywam, to jest jedna z trudniejszych decyzji, ale taką decyzję, podpisując ten list intencyjny, podejmujemy, wyrażając wolę współpracy. Posiadanie homologowanego toru kłusaczego, jak i przedstawiciele fundacji chcą zbudować w Rybniku, daje możliwości organizowania gonitw w ramach współpracy totalizatora sportowego TRAF z francuskim operatorem zakładów wzajemnych PMU, na które można robić zakłady na całym świecie. Same gonitwy są również transmitowane we wszystkich miejscach, gdzie docierają relacje z wyścigów konnych. W Rybniku już po raz 8 samorządy studenckie Zespołu Szkół Wyższych zorganizowały interdyscyplinarny konkurs indeksów. Na uroczystej gali, która odbyła się w Auli Politechniki Śląskiej w Rybniku, oprócz nagrodzonych studentów nie zabrakło również przedstawicieli władz uczelni wyższych oraz włodarzy miasta Rybnika na czele z Joanną Kroszczyszyn, zastępcą prezydenta. Interdyscyplinarny konkurs indeksów to podsumowanie całego minionego roku akademickiego pod względem osiągnięć w nauce. Wyróżnienia to dobra motywacja do dalszej, równie efektywnej nauki, być może również inwestycja na przyszłość, która pomoże chociażby w znalezieniu pracy. Jest to takie osiągnięcie, którym w przyszłości może nawet się będę chwalić przed pracodawcą, czy właśnie na rynku pracy. Myślę, że odpowiednie wykorzystanie tego czasu, jakim są studia, daje duże szanse na znalezienie pracy, jednak no, trzeba rzeczywiście ten czas wykorzystać dobrze. Wyróżnieni studenci nagrody odbierali z lekkim niedowierzaniem. To znaczy, szczerze mówiąc, nie planowałam takiego wyniku, po prostu samo się to tak potoczyło, akurat tamten rok naprawdę dobrze mi poszedł. Też może przedmioty, które mieliśmy właśnie na trzecim roku licencjata, były dość takie przyjemne, takie ciekawe, więc przyjemnie się uczyło po prostu ich. Co roku w ramach interdyscyplinarnego konkursu indeksów samorządy każdej z uczelni wręczają również statuetki, najbardziej zasłużonym w takich kategoriach jak przyjaciel studenta czy organizacja przyjazna studentom. Nie zabrakło również w tym roku nagrody honorowej, którą otrzymała wiceprezydent Rybnika Ewa Ryszka. Za jej statuetkę za wybitne zasługi dla rybnickiej społeczności studenckiej otrzymały Agnieszka Romańska-Kurpanik, Anna Wolnik oraz Anna Musioł. Dziewczyny zostały docenione za długoletnią działalność w samorządzie studenckim oraz organizację różnego rodzaju studenckich imprez, juwenali czy charytatywnego koncertu Zapach Świątecznej Ciszy.
Szósty międzynarodowy turniej robotów Robotic Tournament 2014 jak zwykle przyciągnął do zespołu szkół technicznych w Rybniku wielu pasjonatów tych małych mechanicznych maszyn. Konstruktorzy z całej Polski dumnie prezentowali swoje roboty, którym przyszło się zmierzyć z przeciwnikami w 7 konkurencjach. Największą popularnością na turnieju cieszyły się zapasy sumo w wykonaniu maszyn. Mini sumo, czyli roboty przepychają się, są całkowicie autonomiczne, nie sterowane przez człowieka. Tylko one muszą zlokalizować przeciwnika i wypchać go z ringu. Ring jest czarny i ma na zewnątrz biały margines. Robot musi znaleźć ten biały margines. Jeżeli dojeżdża do końca, musi się cofnąć na tej zasadzie. I oczywiście znaleźć oponenta. Ma czujniki, których używa do wyszukiwania przeciwnika i czujniki od spodu do znajdywania tej białej linii. W tej właśnie konkurencji zwyciężył robot Szymona Zawornika z Gdańska. Ta mała, niepozorna maszyna ma już na swoim koncie niejedno zwycięstwo. Co więc sprawia, że jest taka niezawodna? Można powiedzieć, że Nowa jest naprawdę akurat w tym wypadku jedną z najlepszych konstrukcji w swojej działalności, tej, w swojej kategorii. To był jeden z pierwszych robotów, który miał 4 koła. Większość konstrukcji ma tylko 2 z tyłu. Plus tutaj widzimy ten cały front, który jest bardzo ostry. Służy to temu, żeby podważyć przeciwnika. No i jest dociskany też sprężynami, więc powiedzmy, że te 4 koła dociskanie sprężynami. Jak na prawdziwy turniej przystało, zmagania młodych cybernetyków kontrolowane były przez zespół sędziowski, który nadzorował wszystkie konkurencje. Zasady na turnieju Robotic Tournament są przepisami międzynarodowymi, dlatego każdy zawodnik niezależnie od pochodzenia musiał się do nich dostosować. Impreza mimo sportowego charakteru pełniła jeszcze jedną ważną funkcję. Młodzi ludzie mogli zaznajomić się z podstawowymi zasadami robotyki i cybernetyki, co z pewnością będą mogli wykorzystać w przyszłości do budowania kolejnych robotów. Rybnicka Państwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 stopnia imienia Karola i Antoniego Szafranków już po raz 10 zaprosiła młodych muzyków z całej Polski do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Forum Instrumentalistów. Forum to przede wszystkim zmagania konkursowe. Przez 3 dni w placówce trwały przesłuchania. Młodych ludzi oceniały specjalnie powołane komisje. Forum od lat ma 3 kategorie wiekowe. To są uczniowie do 5 klasy szkoły podstawowej, to jest grupa najmłodsza. Następna grupa jest do 2 klasy gimnazjalnej, ja to oczywiście przenoszę na szkołę ogólnokształcącą i najstarsza grupa to jest od 3 klasy gimnazjalnej do 2 klasy licealnej. W każdej grupie wiekowej mieszczą się 3 kategorie instrumentalne, czyli skrzypkowie grają, pianiści i wiolonczeliści, a dodatkowo zespoły kameralne. Profesor Paweł Głąbik, przewodniczący Komisji Smyczkowej, nie krył swojego wzruszenia występami młodych muzyków. Wzruszyłem się. Graniem tych młodych dzieci, prawie dzieci, prawda, bo to i tak też fantastycznie. Jubileuszową edycję forum zakończył koncert laureatów. Nagrodzeni muzycy byli pod wrażeniem zarówno poziomu spotkania, jak i samej organizacji. No na pewno poziom jest wysoki i dużo jurorów, takich profesjonalnych już konkursów. Jeszcze nigdy nie byłam na takim konkursie, który ma taką świetną organizację. Grałam też w solistycznej i dostałam 1. miejsce, jestem zachwycona. Oprócz zmagań konkursowych forum to również muzyczne niespodzianki. W tym roku w ramach koncertu inauguracyjnego przed publicznością wystąpił Konstanty Andrzej Kulka, polski skrzypek, w programie 4 pory roku Vivaldiego. Muzykowi towarzyszyła również orkiestra kameralna z Rybnika. 10. edycję Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów honorowym patronatem objął prezydent miasta Rybnika oraz rektor Akademii Muzycznej imienia Szymanowskiego w Katowicach. Wierzę w Syna Bożego, Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu grupy teatralnej Nieposkromieni z Gimnazjum nr 3 imienia Józefa Pukowca w Rybniku zostało wystawione w Sanktuarium Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku Chwałowicach. Ten wyjątkowy spektakl obrazujący mękę Jezusa Chrystusa przykuł uwagę wszystkich, którzy przybyli do świątyni. Uczniowie w oryginalny sposób pokazali najważniejsze religijne treści. Same przygotowania do inscenizacji Męki Pańskiej trwały ponad 2 miesiące. Młodzież naszego gimnazjum bardzo się garnie do tego typu przedstawień. Bardzo chętnie się uczy tekstów. Czasem nawet otrzymujemy takie sygnały ze strony uczniów. Dlaczego moja rola jest taka krótka? Ja bym chciała więcej tekstu. Naprawdę sprawia dużo frajdy, dużo radości. W zapierającej dech piersiach inscenizacji wzięło udział blisko 40 uczniów. Młodzi aktorzy każdą scenę przeżywali na swój własny sposób. W sumie to, że zagram Marię Magdalenę, było taką spontaniczną decyzją.
No a przygotowanie chyba do tańca, tak, to było najtrudniejsze. Najtrudniejszy w spektaklu był nie tylko taniec. Wiele problemów przysporzyło również ukrzyżowanie. Piotr Ciołek, postać Jezusa Chrystusa, po raz pierwszy zagrał w zeszłym roku. Dla młodego artysty to niezwykłe wydarzenie, ale również cenna lekcja pokory. Najmniejszym, najmłodszym z chrześcijanów dajemy duży przykład, ponieważ ukazujemy prawdziwą drogę Jezusa, którą przebył. Oryginalne przedstawienie to efekt ciężkiej pracy uczniów grupy teatralnej Nieposkromieni oraz ludzi, którzy wspierają ich w całym tym przedsięwzięciu. 7 kwietnia na rybnickim rynku pojawiły się pierwsze stragany z przeróżnymi świątecznymi produktami i ozdobami. Wielkanocny jarmark przez 2 tygodnie zdobił płytę rynku. Pisanki, baranki, palmy czy góralskie koronki, te i wiele innych okazjonalnych artykułów można było znaleźć w drewnianych domkach. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również artykuły spożywcze. Babę, miód czy swojskie wędliny rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. Jarmark był również okazją do spotkań i dobrej zabawy. Jego otwarcie uświetnił występ warszawskiego kataryniarza. Najwięcej atrakcji przygotowano jednak w ostatni przedświąteczny weekend. 12 kwietnia nie zabrakło różnego rodzaju pokazów, m.in. palm wielkanocnych. Na płycie rynku zaprezentowali się również lokalni ludowi artyści. Andrzej Wrzecionko pokazał się na rybnickim rynku w towarzystwie największej w Europie kury, wykonanej ze słomy, oczywiście swojego autorstwa. Z kolei Muzeum w Rybniku zorganizowało warsztaty bibułkarki z żywca. Wprawny obserwator już po paru chwilach mógł samodzielnie wykonać papierowe kwiatki. W ramach jarmarku w Rybniku nie zabrakło również wielu innych wydarzeń, m.in. zabaw z żywymi maskotkami dla dzieci czy różnego rodzaju konkursów oraz świątecznych koncertów. Na koniec mamy dla Państwa jeszcze jedną informację. Rybnicki Urząd Miasta przypomina, że do 25 kwietnia do godziny 11 można jeszcze wziąć udział w plebiscycie, którego zwycięzca wystąpi jako support tegorocznych Gwiazd Dni Rybnika. Zespoły można polubić na fanpage'u projektu Kultura Rybnik EU. I to już wszystkie informacje, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.